Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na prześliczny tort Frozen. Mam już upieczony biszkopt w formie od babki. Przepis znajdziecie w opisie tego filmu. Do misy robota wleję teraz śmietanę kremówkę. Dodam 6 łyżek cukru pudru. I ubiję śmietanę. I po chwili krem do przełożenia tortu jest gotowy. Czas na pocięcie biszkoptu. Użyję do tego noża strunowego. Nacinam zwykłym nożem i przejeżdżam strunowym. I mam 3 elementy. Odkładam na bok od najmniejszego. Na tekturze zrobię kleksy ze śmietany. Układam biszkopt. Szprycuję dżemik. Na dżemie układam świeże truskawki. I szprycuję śmietanę. Najpierw dookoła. A potem na dżem i na truskawki. Układam drugi biszkopt. Znowu szprycuję dżem, ale tym razem go rozsmaruję. Układam świeże truskaweczki i szprycuję śmietanę. Na śmietanę układam jeszcze truskawki. Truskaweczki przykrywam śmietaną. I układam ostatni kawałek biszkoptu. I torcik wstawiam na trochę do lodówki. Czas teraz na obłożenie tortu masą maślaną. Szpatułkę moczę we wrzątku. I nakładam krem maślany. Krem maślany to nic innego jak masło utarte z cukrem. I teraz szpatułką wygładzam brzegi ciasta w środku. I włożę Annę i Elzę. Lalki są zdezynfekowane myjką parową. Dodatkowo mają też zabezpieczone nogi folią. Może Anna bądź z tej strony, Elza z tej. Wkładam lalki. I do środka wsypuję draże mleczne. Jeszcze dookoła, tutaj na górze, rozsmaruję krem maślany. I torcik chowam do lodówki. Czas na obłożenie lalek lukrem plastycznym. Robię taki wałek z lukru i przykładam do lalek.
i następnie na połowę ciasta położę błękitny lukier. Nadmiar odcinam w połowie. Wygładzam brzeg. I ciasto na razie chowam do lodówki. Z drugiej strony przykładam teraz niebieski lukier. I odcinam nadmiar. I tak obłożony tort chowam na kilka godzin do lodówki. Masy pięknie zastygły. W lodówce można dalej dekorować. Przykleję Annie pasek tutaj, wycięty z niebieskiego lukru, a u Elzy błękitny. U Anny będzie panowała wiosna. Dlatego wyszprycuję u niej zieloną trawę. U Elzy będzie zima, dlatego będzie biała trawa. Na sukience Anny nakleję motylki. Motylki są wycięte z lukru białego, pomalowane różowym barwnikiem. A u Elzy przykleję śnieżynki. Torcik na razie chowam do lodówki, a z lukru wytnę imiona dzieci. Pokażę Wam teraz, jak przygotować literki imiona dzieci do naklejenia na tort. Potrzebny jest nam do tego lukier, który musimy rozwałkować. I przy pomocy takich wykrawaczek, literek wycinamy poszczególne znaki. Trzeba docisnąć i wyjąć. Najlepiej jest poczekać około 2 minut. Nie wyciągać od razu literek, żeby się nie połamały. Te już wycięłam chwilę wcześniej. Delikatnie podważam. I literki. Po chwili można naklejać na tort. Literki na Elzę oprószę srebrnym barwnikiem. Na Annę literki pomalowałam różowym barwnikiem. I literki naklejam.
Dobrze jest odrobinką wody zmoczyć z drugiej strony literkę. I literki są przyklejone. Od strony Elzy delikatnie skropię jeszcze tutaj srebrnym barwnikiem. I tak prezentuje się mój tort dla dwóch dziewczynek, dla Leny i dla Dominiki, z motywem z Krainy Lodu. U Anny mamy wiosnę, u Elzy zimę. Zostawcie, kochani, lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i polubcie nasz profil na Facebooku. Buziaki, pa pa!